Całość jest położona na skalistej wyspie. Łączy je ze stałym lądem grobla komunikacyjna, która sprawia, że wyspa obecnie jest de facto półwyspem. Od XV wieku istniała tu ufortyfikowana osada rybacka, natomiast na początku XIX wieku wyspę zamieszkiwało około 400 osób. Dzień dobry, moi drodzy, drugi dzień pięknej pogody, a ponoć od jutra już ma być brzydko i padać. Witam was serdecznie w mieście Budwa. Jest to chyba jedno z najpopularniejszych, albo w ogóle najpopularniejsze miasto w Czarnogórze. Na pewno najbardziej popularne wśród Rosjan. Jest to taki ich ulubiony kurort. Obecnie troszkę mało ludzi, no bo jednak mamy listopad, ale ponoć w sezonie jest tu ciężko znaleźć miejsce w restauracji czy w hotelu. Zobaczcie, się zastanawiam, jak na to molo tam można wejść. Troszkę chyba przypływ jest i zalało. No i mocno przeważający język, który się jednak słyszy, chodząc po tych uliczkach tutaj, jest język rosyjski. No, miasto jest przede wszystkim kurortem turystycznym. Zobaczcie, jak ładnie tutaj opuncja rośnie, jest już dojrzała, a jest to jednak owoc kaktus jadalny. Wychodząc na prawą stronę, bezpośrednio od starówki, można się przejść właśnie wzdłuż skał i wybrzeża. Jest to zrobiona taka ścieżka. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Wszystkie te skały osłonięte siatką. Oj, bo kamienie na pewno lecą. No dobra, ja już wiem, gdzie w takim razie tą drogą dojdziemy. Właśnie przed moimi oczami wyłoniła się plaża. Ale mega miejscówka w ogóle. Fale ogólnie są dość duże i morze jest takie troszkę niespokojne. Ale ludzie i tak się kąpią. Dużo ludzi się tam kąpie. To co, woda nie jest zimna? No dobra, do najczystszych plaża jednak nie należy. W zasadzie tu nie ma piasku, tylko to są bardzo drobne kamienie. Ale mega przyjemna miejscówka. No, tak się za miasta wychodzi, okrążną drogą i plaża. Zobaczcie, tamtędy weszliśmy teraz tutaj, taką... No, a ty zdjąłeś buty, cwaniaku! A mnie tu całego zalało! Dobra, idziemy tędy i teraz trzeba przejść przez te tory. Czy szyny, czy jak to tam? Ta jest w ogóle złamana. No, zobaczymy. Fajne z takiej jaskini. Tylko tutaj dalej wszystko jest mokre. Trudno, buty i tak mam już całe mokre, więc bez różnicy. A i tu jest kolejna plaża. Kurde! Teraz tutaj... O fuck! Jak się zastanawiacie, czy na plaży, gdzie są fale, ściągnąć buty, to lepiej zróbcie to wcześniej niż później, bo... Teraz i tak je ściągam, a już są całe mokre. Mogłem mieć suche buty. Sprawdźmy, jakie to morze tutaj. No nie jest takie zimne, aż tak bardzo. Teoretycznie, im dalej się idzie, tym jest zimniej, ale kąpałoby się. Co jak co o tej porze roku, każde morze będzie dobre dla Polaków. No, oczywiście nie bałtyckie. Kurde, jeszcze sobie spodnie zmoczyłem teraz. Cały mokry będę. No buty niestety nie wyschły w żaden możliwy sposób. Przede wszystkim, będąc w Budwie, trzeba wejść oczywiście w starówkę, a wchodzi się na nią przez stare mury do Mediny. I właśnie to robimy. Jest tutaj bardzo zwarta zabudowa. W zasadzie uliczki bardzo ciasne, bardzo maleńkie i wszystko sprawia wrażenie nawet lekko klaustrofobicznego miejsca, ale bez obaw. Jest to małe, w zasadzie zgubić się tutaj nie da, a można tu kupić dużo pamiątek, zjeść dobre jedzonko, są pizzerie, są lokalne restauracje, o! Pizzeria chociażby tutaj za mną, a wieczorem to miejsce starówka przeradza się w jedną wielką imprezownię. Ale spokojnie, na pewno nie będziecie się czuli tutaj jak w klatce. Znajdują się tutaj również place, a najważniejszą częścią całej starówki jest cytadela. Cytadela usytuowana z południowej części całej starówki i jej mury pełnią funkcję murów miasta. Są tu nawet trybuny, nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale na tym placu, zapowiem, co się dzieje, a na pewno pan gra na gitarze. Początki fortyfikacji tych miejsc sięgają aż V wieku przed naszą erą, za czasów kolonizacji greckich. Oj, dużo rośnie tutaj winogron, jakie to jest piękne. Jednak wszystkie te budowle na przestrzeni wieków były wiele razy niszczone i odbudowywane bezpośrednio w cytadeli. Mieszczą się fotografie starej budwy oraz makiety okrętów wojennych. Można zjeść pizzę. Takie rolki kebabowe. Ale widzieliście kiedyś pizzę z truskawkami, jabłkami i bananem? No i bezpośrednio od razu drugą stroną ze starówki wychodzi się na marinę. I tutaj stoją, no, całkiem ładne jachty. Zresztą zobaczcie sobie to wszystko z góry. No, prawie podczas każdej mojej podróży staram się ze sobą zabierać drona i robić jak najwięcej tych ujęć lotniczych, bo jednak te ujęcia z powietrza, no, mają coś takiego spektakularnego, majestatycznego, ładnie to wygląda. Jeżeli chcielibyście takich ujęć więcej, to zostawcie koniecznie w komentarzu więcej drona. Taki komentarz. Wracamy w takim razie wzdłuż mariny i w zasadzie ile? Ze 100-200 metrów mamy do naszego apartamentu, a w ogóle też hit. Udało się na
internecie go uszczelić, z 80 euro przeceniony na 17 i mamy do dyspozycji 70-metrowe mieszkanie. Bierzemy kluczyki do auta i jedziemy na Wyspę Świętego Stefana, czyli w zasadzie taki najbardziej widowiskowy punkt całej Czarnogóry, który widać między innymi na wszystkich pocztówkach. No i moi drodzy, dojechaliśmy. W zasadzie 11 km od Budwy, jakieś 15-20 minut drogi. Wyspa Świętego Stefana. Jest to miejsce, które znajduje się prawie na każdej pocztówce bądź na magnesie z tego kraju. Żeby dostać się na wyspę, trzeba zjechać na początku z gór, mocno krętymi drogami. No i tak, po jednej stronie macie plażę, po drugiej stronie też plażę, a ta droga przez Adriatyk prowadzi wprost właśnie na wyspę. Wyczytałem na internecie, żeby wejść do tego miejsca bez tu hotel, trzeba albo mieć wykupioną dobę hotelową, albo wejść po prostu do restauracji na kole czy piwo. Tylko jest ten problem, bo tak, tu jest zamknięte i nie ma żadnej innej możliwości wejść do środka. Ponadto jakieś promy też tu pływają i łodzie, ale nie bardzo wiem, jak się tam dostać. No, oczywiście mamy złom drona, to dużo ułatwia. Całość jest położona na skalistej wyspie. Łącza je ze stałym lądem grobla komunikacyjna, która sprawia, że wyspa obecnie jest de facto półwyspem. Od XV wieku istniała tu ufortyfikowana osada rybacka, natomiast na początku XIX wieku wyspę zamieszkiwało około 400 osób. W latach 50. XX wieku mieszkańcy przesiedleni zostali w głąb lądu, a wyspa została przekształcona w luksusowy kompleks hotelowy, chętnie odwiedzany przez elity z całego świata. Obecnie populacja tego miejsca wynosi 364 osoby. Zobaczcie, w jak ciekawy sposób zbierają oliwki. Pan siedzi tam na drzewie, czepuje je, a tutaj maszyną je zdmuchują. Na ulicy rozłożone takie makiety. Proszę, ile je. A? Świeżuteńkie. No i stało się. Nadeszła pora tankowania auta i właśnie tutaj chciałem wam powiedzieć o cenach benzyny. No. Nie jest jednak najtaniej, na pewno jest troszeczkę drożej niż w Polsce. Euro 50 wychodzi za litr, no to coś koło 7 złociszy jednak. Za 20 euro jest 13,7 litra. Zatankowane więc w takim razie kierunek na Kotor. Jedziemy prosto pod granicę z Chorwacją. No dobrze, moi drodzy, dojechaliśmy w takim razie pod Zatokę Kotorską, a konkretnie do miejscowości Porto Montenegro. Miejscowość piękna, bardzo fancy, no i... chociażby po tym, jakie tutaj jachty stoją. Nad Zatokę Kotorską przyjeżdża się przede wszystkim po to, by zobaczyć uroki natury. Mówi się nawet, że to jest swoistego rodzaju fiord, tak naprawdę jest to rozczłonkowana Zatoka Riasowa. Natomiast sama miejscowość Porto Montenegro jest naprawdę piękna i od razu na pierwszy rzut oka widać tutaj niesamowity przepych. Piękne te mieszkania, apartamenty tutaj, oj oj, z widokiem prosto właśnie na tą marinę. A? O samej miejscowości w zasadzie usłyszałem dopiero wczoraj, bo została ona nam polecona przez właścicieli apartamentu, który wynajmujemy. Powiedzieli, że koniecznie musimy tu przyjechać i zobaczyć, jak to miejsce wygląda. I wtedy powiedzieli, że to troszkę taki jakby mały Dubaj. No i no coś w tym jest. Mi marina akurat przypomina trochę to miejsce, dlatego jednak, moi drodzy, te góry wszystkie w tle. Jak to świetnie wygląda. Wizytówką całego regionu jest oczywiście średniowieczny Kotor, do którego dopiero pojedziemy. Ale znowu, ten sam problem. Wczesna godzina i słonko zaczyna zachodzić. Także w Kotorze spędzimy więcej czasu do samego zmierzchu. Natomiast tutaj spędzimy chwilę, ale wiecie co? Te jachty są tak potężne. Przez chwilkę przechodziliśmy, ktoś tam był na nich. Nie chciałem pokazywać kamerą, ale w środku był normalnie garaż. Mieli auto i skutery wodne. Ale tutaj duże ryby pływają. O kurczę, no z 30 cm. Generalnie miejscowość jest przede wszystkim dużym, ekskluzywnym portem na cały Adriatyk. No i są tutaj piękne apartamenty nadmorskie. Ja, który tam stał przed chwilką, co pokazywałem, Olivia O, sprawdziliśmy, został wybudowany w 2020 roku na Malcie, w Valletcie i kosztował 200 milionów dolarów. Macie tutaj bardzo dużo drogich marek. Balmain, Alexander McQueen, Balenciaga. No powiem wam szczerze, że tego akurat to się nie spodziewałem w Czarnogórze. Za 15,4. A przy okazji, korzystając z ekskluzywności miejsca, chciałem wam powiedzieć o tym, że niebawem trafią do sprzedaży podkoszulki Stain Travel, moja seria, którą będę produkował. Jeżeli ta grafika wam się podoba, dajcie koniecznie znaka w komentarzach, by grafik wiedział, że zrobił dobrą robotę. A niebawem pojawi się również link, gdzie będziecie mogli takie koszulki nabyć. Ale niestety, ze względu na to, że jesteśmy bardzo blisko lotniska, strefa ograniczenia. No i nie można tutaj
tutaj latać dronem, więc niestety z tego miejsca ujęć powietrznych nie będzie. Jedziemy prosto do Kotoru. Słońce prawie zaszło, więc jeszcze chwilkę, żeby tam zobaczyć. O, Dior. No i się udało, dojechaliśmy do Kotoru. Moi drodzy, miejscowość ze świetnie zachowaną starówką. W bardzo dobrym stanie. Została ona również wpisana na listę UNESCO. Troszkę się ściemnia, ale fajna gra świateł. Dało się latać dronem tutaj, ha? Miejscowość jest położona zaledwie 2 godziny drogi od Dubrownika, także jak ktoś jest w Chorwacji, to można tutaj sobie podskoczyć. No i zobaczcie, te góry. No właśnie, przez nie to miejsce nazywane jest fiordami Europy. Faktycznie bardzo podobnie to wygląda jak w Norwegii. Jak się przypatrzycie tam, podświetlone punkty na górach, tam są oczywiście cerkwie. I z drona doskonale widać, że jest tam bardzo kręta ścieżka, którą można wejść na samą górę, na same szczyty. Wiecie co? Mnie akurat kolano boli, bo jest mocno uszkodzone. Wchodzić tam nie będę, poza tym jest już nawet za ciemno, ale od tego mam oczywiście zdjęcia lotnicze. Generalnie są to najdalej na południe położone fiordy Europy. I powiem wam, że przeciekawie to wygląda i nawet troszkę taką konsternację czuję, bo z jednej strony norweskie góry, a z drugiej palmy. Jesteśmy poza sezonem, więc nie jest tak tłoczno, natomiast ponoć w sezonie ciężko jest tu nawet znaleźć miejsca parkingowe. Miejsca, uważajcie gdzie stajecie, nie przy drogach, bo was odholują. Jest dużo miejsc specjalnych parkingów ze szlabanem, około euro za godzinę. Wchodzimy oczywiście do miasta przez bramę, tak samo jak w budwie, no tylko że tutaj stoją armaty. No a jak już wejdziecie w te wąskie uliczki, w plątaninę sieci pajęczej, to na końcu ponoć się dojdzie właśnie na trasę, która kieruje na te szczyty. 8 euro kosztuje wejście, ale ta ulica jest wąska. Jeju, to ma no tak z 2,5 metra chyba szerokości. No co jak co, ale starówka jest niesamowicie klimatyczna. Wędrując po tych uliczkach, wchodzi się na place, na których są restauracje. Ogień się pali, można się ogrzać, no i coś zjeść. I również z pięknym widokiem. No i właśnie dlatego, że jest już taka pora, a człowiek też mocno głodny, siadamy do restauracji i sobie coś zjemy. Są kalmary, jest sznycel, jakieś rybki, ale ja biorę sewa pici, czyli coś takie kofty, mięsko mielone i frytki. To powinno być smaczne, przynajmniej na początek. Na początek wjeżdża zupka. Co to jest za zupa w ogóle? Tutaj się rosół. Coś jak rosołek, tak? Zgara tak przelewane. No taka wodzianka bym powiedział. No i przyszło w końcu. O kurczę, frytyczki, sałatka, kofta, ale ładnie to wygląda, duże porcje w ogóle. Tak. Powiem wam, że byliśmy troszkę już wkurzeni, bo czekaliśmy chyba ze 40 minut na to jedzenie, ale było warto, naprawdę jest pycha. Kofta, czyli jak to się tutaj nazywa, to miejscowe, sewa pici, jakoś tak, czyli taka kefta, no rewelacja, mięso mielone, ugrillowane, pyszne. Domówiliśmy sobie jeszcze pizzę, wiem, że w tym świetle teraz w ogniu dziwnie to wygląda, ale jest bekon. Bekon, tak? Szynka jakaś parmeńska. Szynka suszona. Szynka suszona, ser. I ten ser to bardziej jak takie mascarpone i oliwki. No wygląda przyjemnie. No dobra, jesteśmy pojedzeni, w takim razie też nabraliśmy sił, żeby iść dalej zwiedzać. Świetne po tych uliczkach, tyle knajpek. A najlepsze jest to, że cały czas idę w tych butach, które są przemoczone. Zobaczcie, jaka fajna brama jest tutaj, wejście do miasta. Łańcuchy. Wiecie co, świetne w ogóle jest to, że kurczę, tu jest naprawdę czysto. W tych miejscach nie ma nigdzie śmieci. Wszystko jest zadbane. No, nie spodziewałem się, że tak mile zaskoczony będę. Dla osób, które przyjeżdżają do Kotoru na dłuższy czas, na przykład na kilka dni, no 200 metrów stąd, obok miasta, jest również plaża. Możecie również wybrać się na rejs po Zatoce Kotorskiej. Rejsy zaczynają się w miejscowości o nazwie Tivata. Zazwyczaj płyną dwupoziomowe statki, na których jest dużo czasu, żeby się popalać. No, jeżeli macie ładną pogodę, to w okolicach miejscowości Harcegnowi są piękne jaskinie, które można podziwiać. No i oczywiście takie rejsy kończą się bezpośrednio tutaj w Kotorze. No, a Dawid cię tam zachwyca czym? Studnia, duża studnia, tak? Ja już nie wiem, gdzie my jesteśmy. Pochodziliśmy po tych uliczkach, to jedną, to w lewo, to w prawo. Już nie wiem po prostu, którędy do auta. W każdym razie. Dzisiaj to było na tyle. Lecimy do auta i chyba trzeba będzie się trochę przespać, bo cały dzień mocno intensywny. A jeżeli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, docencie kanał subskrypcją, będzie oczywiście odcinków więcej z Czarnogóry. Zapraszam was również na swojego Instagrama, Kamil Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej. I przede wszystkim na bieżąco, bo tam macie relacje, storiesy wrzucane z wyprawy i też fajna forma naszej wspólnej komunikacji. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!